Abram słyszy od Boga nieprawdopodobną obietnicę, że będzie, jest na razie samotnym nomadem, pasterzem. Słyszy obietnicę, że będzie ojcem nieprawdopodobnie licznego narodu. No i jak wielu z nas chciałby jakiś znak. O Panie, Panie, jak będę się mógł upewnić, że otrzymam to na własność? Że otrzymam to na własność. I Pan Bóg mówi, dobrze, to ja Ci dam znak. Że to, co ja mówię, jest prawdą. Sam będę dla Ciebie znakiem. I teraz wydawać by się mogło, że jakiś pokaz slajdów się na niebie zrobi, jakaś góra się przeniesie, jakieś trąby zabrzmią. Ale Pan Bóg chce naprawdę się sam pokazać Abramowi i to nie jest takie proste. Więc mówi Pan do Abrama, wybierz 3-letnią jałowicę, kozę i barana i porozcinaj je wzdłuż i oddziel od siebie. To, proszę Państwa, był starożytny sposób zawierania przymierza. Jeśli jakiś człowiek z człowiekiem zawierali przymierze, to dzisiaj sobie podają rękę, nieraz idą, żeby to przymierze uczcić w restauracji jakimś napojem rozweselającym. Opiliśmy sprawę, przepraszam za słowo potoczne, przybiliśmy piątkę, sprawa jest zatwierdzona, umowa stoi. Natomiast wtedy nie, wtedy rozcinano te zwierzęta i oni we dwóch przechodzili pomiędzy nimi, pomiędzy tymi dwoma częściami. To był znak, że uprzymierze jest zawarte. To bardzo poważna umowa była opieczętowywana takim znakiem. No i teraz Abram to zrobił i siedzi i czeka, i czeka, i czeka. Od tego się, proszę Państwa, zaczyna spotkanie z Panem Bogiem, że trzeba czekać. Bo Pan Bóg sprawdza, czy Ty chcesz. Kochani, gdybym dziś teraz Was zapytał, czy ktoś z Państwa chciałby zobaczyć Boga? No nie wiem, ale domyślam się, że większość powiedziałaby chętnie, bardzo chciałbym to zobaczyć. Tylko czy to takie naprawdę chętnie, to jest moje chętnie? Pan Bóg sprawdza to. Jak to kiedyś już mówiłem, Bóg przychodzi 15 minut za późno na każde spotkanie, bo chce sprawdzić, dokąd sięga nasza wiara. Czy my tego chcemy? Kochani, my bardzo często mówimy, że czegoś chcemy i potem się dowiadujemy, że myśmy tego nie chcieli albo tak bardzo to, żeśmy tego nie chcieli. W tej moim takim banalnym przykładzie, jak to ktoś leży spragniony na łóżku, dzwoni mama, mówi, mamo, tak mi się strasznie chce pić. Syneczku, w kuchni jest woda mineralna w lodówce, to idź, weź. O nie, nie, nie. No to ci się tak strasznie pić nie chce. Ktoś przychodzi do mnie, życie mi się wali, proszę księdza, nie mam już pomysłu na swoje życie, to ja mam pomysł. Proszę pojechać na takie rekolekcje czy na coś. O nie, nie, to jest głupie. Czyli ty jeszcze masz swoje pomysły. Twoim pomysłem jest, że te rekolekcje są głupie. To jest twój pomysł. Jak nie będziesz miał żadnych pomysłów, wpadnij do mnie. Poszukamy czegoś. Więc Pan Bóg każe Abramowi czekać. To, co żeśmy sobie rozważali przy osobie Maryi, co człowieka nieraz wykańcza. Monotonia. Kiedy zaś do mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. Kochani, prawda, śmiesznie wygląda człowiek, który walczy z czymś, jakby to powiedzieć, co jest takie natarczywe. Wyobraźmy sobie tego Abrama. Siedzi na pustyni chłop, no pustynia, czyli pusto dookoła, flaki zwierząt poukładane na ziemi, a on z patykiem goni te ptaki. I co wygoni tu, to tam mu siada. No tam, proszę Państwa, może z ptakami to żeśmy takich walk nie toczyli, jak na filmie Hitchcocka, ale z komarami to tak, prawda? Człowiek tak siedzi, jakby ktoś tak z daleka spojrzał i nie wiedział, o co chodzi, to psychiczni przyszli na grilla, siedzą i ja, proszę Państwa, kiedyś pół nocy toczyłem, pamiętam, byłem na praktykach w parafii na Brudnie, pół nocy toczyłem walkę z komarem. Jakby to sfilmowali, to dałbym każde pieniądze, żeby nikt tego nie oglądał. To było śmieszne, jak chłop 100-kilowy biega za komarem i nie mogłem go trafić przez północy. Jeszcze w tym pokoju stała tylko wersalka i zasłony były. Ja nie wiedziałem, gdzie on się kryje, ten drań. Ale właśnie to jest pokazane, że ten Abram nie zrobił czegoś takiego, co wielu z nas by zrobiło. Mamy w języku polskim takie powiedzenie, a głupiego robota tam będę. Głupiego robota. Cisnąłby ten patyk. Może mi się coś przewidziało z tym Panem Bogiem, może mi się to przesłyszało, że on tu przyjdzie, a poza tym mam to w nosie. Chodzę na spotkania tam oazowe czy grupy charyzmatycznej 3 miesiące i nic. 4 miesiące i nie, no Panie Boże, bez żartów. No kwartał i żadnych owoców duchowych.
I odganiam się od tych różnych rzeczy, odganiam się, tym patykiem macham, te piosenki śpiewam z tą gitarą, z tą młodzieżą, ręce wznosimy do góry, wyglądam jak jakiś kopnięty i nic, Panie Boże. I Abraham przeżywa tą próbę, przechodzi przez tą próbę i uwaga, bo się zaczyna. Proszę Państwa, zaczyna się. Abraham zapadł w głęboki sen. Jak jesteśmy w śnie, to jesteśmy w innym świecie. To jest nieraz nieprawdopodobne, kochani, jak my się rano budzimy i śniło mi się, że ukradli samochód. Ja się budzę zlany potem, nie jeden kierowca leci do okna sprawdzić, czy ten samochód stoi i się potem dziwimy, jak ten rozum może mnie oszukać, że ja we śnie tak uwierzyłem, że mi ten samochód gwizdnęli. Albo facet uwierzył, że żona go zostawiła i obudził się taki radosny, prawda? Patrzy, idzie do kuchni, siedzi. I mówi, że to ja się w śnie tak w to uwierzyłem. Sen jest innym światem jakimś. A on zapadł w głęboki sen. I uwaga, co się dzieje? Czytajmy dalej. I opanowało go uczucie lęku. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dziwne, bo jak my zapadamy w sen, to my już właśnie nie kontrolujemy zupełnie swoich uczuć. Tam we śnie się nam te różne rzeczy dzieją. A opanowało go uczucie lęku. To był sen i nie sen. Abraham zanurzył się w jakiś duchowy, obcy świat. Głęboko wszedł w inny świat. A jak my się znajdujemy zawsze w obcej sytuacji, nierównomiernie to jest rozłożone w sercach ludzkich. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale się boimy. Nagle jakaś kopalnia, jakieś coś, jakieś studnia, ktoś mnie wrzucił, jakieś obce zupełnie środowisko. I zapadł i opanował go jakby lęk. Proszę zwrócić uwagę, Bóg się zbliża i nie robi się coraz fajniej. Nie robi się coraz fajnie. O, Bozia idzie, już ptaszki śpiewają, już jakieś motylki zaczynają latać, zapach się jakiś rozchodzi. Nie, Abraham zapada, nawet to słowo zapada w sen i opanowywuje go lęk. A to jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Jak u Hitchcocka. Jakby ogarnęła go wielka ciemność. Jakby. To słowo jakby w Piśmie Świętym jest ważne, bo to nie była ciemność. To jakby opanowała go ciemność. Proszę Państwa, może ktoś z Was zwrócił, czy otrzymał telefon, że umarła matka, że mąż zginął w wypadku. Może ktoś przeżył taki dramat. I wtedy się siada na łóżku i człowiek po prostu nic nie widzi, nic nie słyszy, nic nie czuje, nic. Jeden wielki, jakaś ciemność. W ogóle nie wiadomo, co zrobić. Czy to teraz płakać, czy nie płakać, czy wyć, czy kopać, czy... Opanowała go głęboka ciemność, ale to nie koniec. A kiedy słońce zaszło, nastał mrok nieprzenikniony. O tego to już, proszę Państwa, nie widzimy. Odrobinkę światła. Jak jesteśmy w jakiejś sytuacji, odrobinkę światła z komórki, żeby światło chociaż było, żeby gdzieś się jakieś awaryjne paliło. Daj szybko jakąś świeczkę. Proszę Państwa, mrok nieprzenikniony. Ja jeszcze raz to przeczytam w całości, żeby pokazać, jak Bóg przychodzi do Abrama. Więc pierw Abram poprzerąbywał te ptaki. Kiedy z tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. W końcu słońce chyliło się ku zachodowi. Abram zapadł w głęboki sen. Opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło, nastał mrok nieprzenikniony. Tak przychodzi Bóg. Nie tralarara, reflektory jak na show jakimś się zapalają poszczególne, kurtyna się odsłania, mówimy, Jezu, jakie śliczne, Panie Boże, jaki Ty masz rydwan, jakie konie ładne z kokardami na ogonie. Zapad, ciemność, sen, lęk. Wchodzisz w inny, dlaczego, proszę Państwa, bo wchodzisz w inny świat. Pan Bóg Ci się nie pokaże w tym świecie, Ty w tych oczach, tymi oczami, jeśli chcesz wejść w Jego świat, musisz stracić ten swój świat, a to jest dla nas straszne. Zero kontaktu. I dopiero przychodzi Bóg, Epifania Boga przychodzi w znaku ognia. Żeby spotkać żywego Boga, musi zgasnąć nasze wyobrażenie Pana Boga, nasza pewność, mądrość i rozeznanie. Proszę Państwa, to jest ogromne nieporozumienie wśród ludzi, którzy mówią, proszę księdza, Bóg się ode mnie oddalił. Nic nie rozumiem, nic nie wiem, wszystko mi się zawaliło, Bóg się oddalił. Nie, On przychodzi być może. Być może. Ale proszę pamiętać, że to Bóg jest to blask przejasny, ale i nicość ciemna. No jak, proszę księdza, niech się ksiądz zdecyduje. Albo blask przejasny, albo nicość ciemna. Jedno i drugie, bo Boże światło nie jest ludzkim światłem. Zaraz spróbuję to przełożyć na konkrety.
ta światłość Boża jest na początku ciemnością. Kiedy Bóg ci coś wyjaśni, pierw ci musi nieraz zdruzgotać twoje porządki, twoje myślenie. Od tego się zaczyna spotkanie z Panem Bogiem. Niektórzy ludzie mówią, po rozmowie z księdzem mi ksiądz wszystko pomieszał, mi ksiądz wszystko zawalił. Miałem ochotę księdza udusić, a siebie powiesić. Wszystko mi się sypnęło, rąbnęło, już nie wiedziałam co. Dobrze, dobrze, teraz przetrzymaj ten moment. Zdruzgotaliśmy twój z patyczków zbudowany domek i teraz zacznie się budować wspaniały dom z marmuru. A z patyczków został zdruzgotany i chwilowo jesteś bezdomny. Chwilowo jesteś bezdomny. Kryzys w życiu duchowym człowieka to nie polega na tym, że gaśnie nam Bóg. Gaśnie nam nasze światło, nasze iluzje. Nie ma we mnie myśli i uczuć. Odczuwamy to jako lęk i tragedia. Ja kiedyś mówiłem, na pewno wielu z was ten film widziało. To jest bardzo ciekawy epizod w tym filmie. Człowiek, któremu przywrócono wzrok. On od urodzenia był niewidomy. I pokazano mu puszkę Coca-Coli. Ja też myślałem, że on powie, o, Coca-Cola. A on powiedział, co to jest? W ogóle patrzył dookoła i mówił, co to jest? Co to za plamy? Co to za jakaś taka jasna plama? On nie wie, że to łysina tego pana. Co to tam jest? Coś tam się, tam coś się rusza. Ja nie wiem. Co. My wiemy, tam jest miodowa, tutaj jest zgromadzenie ludzi, tu jest ksiądz Piotr. On nic nie wiedział. Proszę państwa, odzyskał wzrok i nic nie wiedział. Dopiero mu się teraz dostał zamieszania. Rozumiesz? Niewidomemu od urodzenia, jak przywrócą wzrok, to on nie powie. O, świeca, jaka ładna. Jaki mikrofon ładny. On musiałby dotknąć. Po dotyku pozna. Jak ci Pan Bóg przywróci wzrok, to na początku nie będziesz nic wiedział. Nic. Nic. Po odzyskaniu wzroku człowiek się czuje bardzo zagubiony. Jeszcze jak się spodziewał, jej przywrócą mi wzrok, będę tak, będzie tak fajnie. Fajnie to jak się nauczysz patrzeć. Nauczysz się patrzeć. Proszę państwa, ja wymyśliłem kolejny taki absurdalny przykład. Przepraszam, bo jest to oczywiście trochę niemądry i nie jakiś nieżyciowy, ale próbuję, żebyśmy spojrzeli na swoje życie, na wasze przeżycia oczami naszej sytuacji takiej rzeczywistej, oczami Pana Boga na naszą rzeczywistą sytuację. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest jakaś rodzina, no grupa ludzi, mniejsza o to, którzy mieszkają w teatrze na scenie. Od urodzenia. Nigdy nie widzieli świata. Urodzili się w teatrze. I tam jest w tym teatrze dekoracja nieba, słońce z tektury, ze styropianu drzewa, jak to w teatrach. I oni sobie tam mieszkają. Jest wyjście z tego teatru. Tam za kotarami z tyłu trzeba wejść w te ciemne kotary takie. To tam jest wyjście z tego teatru. I wyobraźcie sobie, że jesteście od tych ludzi odgorodzeni szybą absolutnie pancerną, dźwiękoszczelną. Nie możecie się do nich nic odezwać, tylko ich widzicie. Jak oni se tam mieszkają i wśród tego styropianu, wśród tych desek. I wy ich kochacie. I chcielibyście, żeby oni trafili za te kotary, żeby trafili za te kotary i wyszli z tego, ale nie możecie im przesłać wiadomości. I nagle widzicie jedną rzecz, że wyłącznik światła jest po waszej stronie. Zgaszę im światło. Zgaszę im światło. Zaczną łazić, szukać. Może gdzieś trafią za tą kotarę. No i gasicie światło. Jeden facet rzeczywiście idzie, szuka, już jest blisko. Kurczę, może trafi za tą kotarę. Nagle drugi mówi, znalazłem latarkę, zapalił. O Jezu, po co on tą latarkę znalazł? Żeby ta ciemność trwała, to by trafił do wyjścia. Proszę państwa, przekładamy to na życie. Żyje sobie facet, który ma swoje tektury styropiany. Emeryturka, teatr, kino, kumpla, działkę, ryby. Boga w ogóle nie ma tam w tym. Boga nie ma w ogóle. Więc Pan Bóg obiecał mu, że będzie, nie naruszy jego wolności. Jest, Pan Bóg jest od nas oddzielony jak szybą, która używam tutaj tego symbolu jako, że Pan Bóg nie naruszy twojej wolności. Nie weźmie cię za karki, nie zaprowadzi za te kurtyny. I Pan Bóg wpada na pomysł. Zgaszę ci światło. Może zaczniesz szukać, może trafisz do mnie, może po Biblię sięgniesz, może się pomyślisz coś o Bogu. No i Pan Bóg mu zgasił światło. Kryzysik, choroba, pustka, z żoną się nie układa, dzieci się wyprowadziły, emerytura, lekarz mówi, że marne notowania. I on zaczyna tak myśleć o życiu. Pan Bóg mówi, no traf we mnie, no już blisko jesteś, zacznij myśleć o mnie. Spotyka kumpla na ulicy, kumpel mówi, chodź na browar, ja mam to samo. O rany, pocieszył go. Matko, a już był tak blisko. Proszę państwa, kiedy do mnie ludzie przychodzą zdołowani, małżeństwo się sypnęło, coś się stało, odruch jest pocieszenia, pan się nie martwi. Ale ja się chwilę reflektuję, a jak to Bóg mu zgasił światło?
I on ma teraz jeszcze 2 dni pocierpieć. Ma jeszcze przejść trudną drogę, rozumiecie? My przychodzimy często po religię. My myślimy, że jak będzie Bóg, religia, będę religijny, to się wszystko będzie robić jaśniej. My myślimy, że wzrastanie w wierze to jest tak. Byłem grzesznikiem. Nagle poszedłem na pielgrzymkę. Coś mi się rozjaśniło. Pojechałem na ignacjańskie. Rozjaśniło mi się bardziej. Spotkałem super księdza, który mi tyle wyjaśnił. Pojechałem na jakieś tam w ogóle pół roku do jakiegoś TZ. Bach, bomba, wszystko wiem, jasność, super się żyje, lekko się oddycha, jestem chrześcijanin, nie mam kryzysów. Kto tak mówił? Proszę Państwa, mistycy, jak wchodzili w tą korytarz spotkania z Bogiem, byli na początku przerażeni. Tam się wcale coraz fajniej, coraz farniej nie działo. I wy też uważajcie na pocieszenia. Dzwoni do ciebie kumpel, który grzeszne życie prowadzi. Ale mam doła, o Jezu. No i jaki masz odruch? Powiedzieć mu, stary, nie martw się, ja też mam doła. Spotkamy się dziabniem po kielichu, wiesz, tam. Film sobie, fajny film jest w telewizji, taka komedia, mówię ci, pękać można ze śmiechu, to ci się poprawi. A może powiedz, no kumpel, to pomyśl, dlaczego tak ci się życie wali. Ja tam nie wiem, ja cię nie sądzę, ale może pomyśl. I tak go zostawić troszeczkę w tym. Może to jest dla niego jedyna szansa? Powtarzam, Abraham szedł na spotkanie przez ciemność, lęk, sen i dopiero zobaczył ten ogień, który jest tylko tak ze słowa ogień, ale to był Bóg. To był Bóg. Ewangelia ma dzisiaj ten sam problem, przemienienie. Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Rozmawia z nimi na najważniejszy dla siebie wtedy temat, na temat przejścia ze śmierci do życia. Przejścia przez krzyż oczywiście. On chciał o tym rozmawiać z apostołami, ale oni o tym nie chcieli rozmawiać, jakby nie słyszeli tematu. Są takie, proszę Państwa, tematy, których my nie chcemy słyszeć. Matka mówi, synu, już się zaczął uczyć, bo matura blisko. Co, mamo, wychodzę. Mężu, źle żyjesz, tylko to piwo pijesz, już taki jesteś o te tęgi, może ci coś serce, ciśnienie. Oj, weź głośniej telewizor, bo czekaj, bo teraz Kowalczyk biegnie. Nie chcemy słyszeć pewnych tematów. Nie chcemy słyszeć pewnych tematów. Wezwanie do ciebie przyszło z sądu. Jutro se otworzę. Po co ten list teraz otwierać? Pan Bóg chciał, Jezus chciał rozmawiać z apostołami o krzyżu. Oni nie chcieli, więc rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. I proszę zwrócić uwagę, jest bardzo ciekawy element. Już tutaj biorę do ręki Ewangelię. Kiedy on rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, Chrystus, jest napisane, tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i Piotr mówi, mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy, postawmy 3 namioty. Kochani, nie wiem, czy się zgodzicie, ale ja bardzo często mówię o naszym takim zakłamaniu, o tych różnych grach i mówię Państwu o sytuacjach, w których nieraz bywamy szczerzy. Otóż taką sytuacją, kiedy człowiek z rozpędu jest taki szczery, jest moment przebudzenia. Nie wiem, czy się zgodzicie. Jak się tak budzimy ze snu i jeszcze żeśmy się tak, już nie śpimy, ale jeszcze żeśmy się tak nie obudzili, to nieraz tak ziewniemy, Jezus Maria, jakbyśmy gębę rozdziabimy. Potem się mówimy, ojej, co ja zrobiłem. To przeciągniemy się tak, że jakby to ludzie zobaczyli, to po prostu ekwilibrystyka. I proszę Państwa, jak się obudzimy, to tak na początku jeszcze walimy szczerze prosto z mostu. O Jezu, jak mi się nic nie chce. Syneczku, nic ci nie chce? Nie mam, pomyliłem się, chce mi się spać i jeść. Piotr, proszę Państwa, się budzi, ocknął się ze snu i nagle widzi światłość. Nagle widzi przemienionego Jezusa, nagle widzi Mojżesza i Eliasza. I nie pomyślał jeszcze, tylko wali prosto z mostu. Dobrze, że tu jesteśmy. Fajnie, super. I niech tak będzie dalej. Postawmy 3 namioty. Namiot jako symbol otoczenia czegoś, jak postawienie klosza nad czymś. Niech to tak zostanie, niech to tak trwa, niech to tak będzie. Pamiętam, jak mi jeden z kolegów księży opowiadał, że był takiego starego księdza proboszcza, który właśnie ten moment budzenia się ze snu dla niego był ważny. Starszy człowiek, więc w ciągu dnia sobie przysypiał w fotelu. Jak go budzono, księże prałacie, to on się budził, otwierał oczy i mówił, ale młyn, łoki młyn. Żeby robić wrażenie ciężkiej pracy duszpasterskiej.
Święty Piotr się budzi i mówi, ale fajnie, ale super, ojej, niech tak zostanie. Nie wie, co, o czym ta rozmowa była, bo on już się rozmowa się skończyła, tylko niech tak zostanie. Niech to trwa. I proszę Państwa, gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Znowu weszli w ciemność. Kiedy chcesz coś robić złego, kiedy chcesz w namiot wstawić sobie męża, żonę, narzeczonego, to proszę Państwa, bardzo często Bóg cię ogarnie ciemnością, żeby ci to nie wyszło. Żeby ci to nie wyszło, żebyś tego nie robił, bo ten pomysł z namiotami był niedobry. Oni mieli dalej wędrować z Chrystusem na górę Golgoty, a potem do pustego grobu, a Jezus nie po to zszedł, żeby mu namiot postawić. Mamy znowu tę ciemność. Brak rozumienia jasności, co człowieka jakoś tak usadza. Bóg cię chce ratować nieraz ciemnością. Kiedy jesteśmy na topie, kiedy nam wszystko wychodzi, chcemy działać, planować i nieraz planujemy źle. Proszę Państwa, przenosząc to na życie, bo ja bardzo się boję, żeby jakoś nie bujać w obłokach. Kobieta zakochała się w mężczyźnie, mężczyzna w kobiecie, biorą ślub i postawmy na to namiot, dom, budują sobie. Kupują mieszkanie, wynajmują. Dom jest takim namiotem na nasze szczęście. A jeszcze dobra jest mieć jakiś majątek, kasę, symbolem może być tego samochód. Postawimy drugi namiot. Garaż się ten drugi namiot nazywa. Na samochodzik. Poza tym jeszcze takie różne przyjemności, dodatki życiowe. Na przykład psa. Postawmy mu trzeci namiot, budę. Na ciuchy też namiot postawmy. Szafę, dużą. Panie techniku, większą, do sufitu samego, szeroko, z lustrem wielkim. To będzie namiot na ciuchy. Jeszcze mamy taki namiot w kuchni, na szyneczki różne, te loduwa się nazywa. Stawiamy sobie namioty, wszystko pozamykane i siedzimy w domu. Mąż obok, drzwi zamknięte, nie wyjdzie. Garaż tak pozamykany z alarmem, że nikt nie wyciągnie bryczki. Pies w budzie najedzony, pedigripal dostał. Ciuchy nowe wiszą w szafie, ale jest no po prostu super. Proszę Państwa, i czy ja bym kogoś z Państwa zapytał, czy ci ludzie grzeszą, siedząc tak w tym domu obok tej lodówki? Ktoś powie, no dlaczego grzeszą? No, zbudowali sobie dom, dorobili się samochodu uczciwie, postawili garaż, mają pieska, w lodówce jest coś do jedzenia, no to wszystko dobrze. Jeśli oni z tego zrobili Boga, to losem ich będzie zagłada. Tak mówi święty Paweł. O ludziach, których Bogiem jest brzuch. To jest notabene bardzo ciekawe powiedzenie, bo proszę Państwa, z tym brzuchem to my mamy kłopoty. Znaczy się, mamy różne kłopoty, różnego rodzaju. Ale po 89, kiedy ja tak jeżdżę, nieraz mnie ludzie zapraszają na jakąś kolację, obiad, to widzę, jak nieprawdopodobnie wzrosła kultura i jakość posiłku w Polsce. Kiedyś kanapka z szynką, bułka z szynką, schabowy, kapusta, kartofle, teraz jakieś zieleninki, dodatki, rybka taka, serek taki. I proszę Państwa, to jest oczywiście piękne i dobre, bo Pan Bóg stworzył te wszystkie jedzonka, ale jeśli ktoś zrobi z Boga brzuch, że on już chleba z masłem nie zje, on musi zjeść z takim serem, z takim francuskim, mieszanym z europejsko-azjatyckim, to już mu szajba odbija. A wielu ludzi zaczyna, przepraszam, dziwaczyć. No, Bogiem jest brzuch dla tych wszystkich, którzy mają jeden temat od 20 lat. Dieta. Jaką stosujesz dietę? Słuchaj, pół kilo przytyłem. Fatalnie, no. A ja 60 deko. Z kością czy bez kości? Ważymy się, mierzymy się, ważymy się. Ta sukienka wchodzi, tamta nie wchodzi. Proszę Państwa, stroje są dobre, trzymanie linii jest dobre, odchudzanie jest dobre. Jeśli ktoś z tego zrobił Boga, jego losem zagłada. I trzeci element, święty Paweł pisząc to 2000 lat temu nie wiedział o jednym, że dla wielu dziewczyn Bogiem zrobi się odkryty brzuch nad obcisłymi biodrówkami. Z pępkiem, jakimś kolczykiem. To jest królestwo dla wielu ludzi. Więc proszę Państwa, jest takie zdanie w Księdze Przysłów. Jest droga, która komuś wydaje się słuszna, lecz w końcu prowadzi do zguby. Są drogi, które, powtarzam, wydają się słuszne, jeśli ktoś ma dom, garaż, to nic nie jest złego. No, ktoś się odchudza, ktoś ładnie wygląda. Ale w końcu, jeśli zrobi z tego Boga, to się może dla niego zrobić źródłem i powodem i przyczyną zagłady. I wtedy Bóg nas zaciemnia i ratuje.
Ktoś przychodzi i mówi, nic mnie nie cieszy, nic mnie nie raduje, no mamy ten dom, ale mnie nie cieszy, ten samochód w garażu mnie nie cieszy, pies mnie przestał cieszyć, ciuchy mnie nie cieszą. Pan Bóg wszedł w twoje życie być może z obłokiem, zaciemnia cię, nie za karę, żeby cię ratować, żeby cię ratować. Tak jak próbował ratować Piotra, który miał kiepskie pomysły na życie dalsze Jezusa, że Jezus miał być w namiocie, taki jak w muzeum być. Taka własność prywatna. I z obłoku, obłok nas zaciemnia, odzywa się głos. Boże, jakie to mądre. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Ja Państwu to mówiłem chyba 2 tygodnie temu, że my słuchamy przez swoje filtry i słyszymy to, co chcemy słyszeć. Ja tak sobie próbowałem wyobrazić, jak Państwo słuchacie moich kazań, czy w ogóle kazań innych księży, nauki Kościoła. To ja sobie też przypominam, jak ja słucham kazań innych księży, jak jadę na rekolekcje. Ale ja, proszę Państwa, mamy wspólną dziedzinę. Wszyscy tam jakoś chodzimy do lekarza. I tak odkryłem to, że jak my słuchamy lekarza? Przychodzimy do lekarza, mówi, panie doktorze, tu mnie boli. A lekarz mówi, no musi pan schudnąć za 20 kilo. O Jezu, on ma te tematy, taki niedobry, jakiś mi się lekarz trafił. Co jeszcze, panie doktorze, tak konkretnie, bo mnie to boli. I ruchu dużo. Pobiegać tak z pół godziny. O, jaki mi się lekarz trafił, niedobry, jakiś nie zna się na rzeczy, naprawdę. Panie doktorze, co ze mną będzie? To nie jest groźne, proszę pana. O, nareszcie, to słyszę. Jak pan powiedział? Nie jest groźne. No i co? Przepiszę panu pigułki. O, pigułki. Super. Wychodzę. Co on powiedział? Że to nie jest groźne i że są pigułki. Coś tam podobno mówi o jakimś bieganiu, ale to chyba by się przysłyszało. My tego nie słyszymy. My tego nie chcemy słyszeć. Oni tak wszyscy mówią. To ci lekarze to mają taki rytuał z tym bieganiem i z tym chodzeniem, z tym sportem i z tym niejedzeniem tłustych rzeczy. To oni tak wszystkim mówią. My, proszę państwa, przygotowując to kazanie, dzieliłem się tymi myślami z jedną siostrą zakonną i ona mi powiedziała jedną mądrą rzecz. Jak się mieszka ze sobą razem, jak się żyje ze sobą razem, to się nie słucha nawzajem. Aż zbaraniałem, jakie to mądre. Jak się żyje z Chrystusem razem, a Państwo żyjecie jakoś z Nim razem, jesteście co niedziela w kościele, wierzę, że modlicie się, czytacie książki jakieś tam religijne od czasu do czasu, czy częściej słuchacie jakichś konferencji, kazań, jest to niebezpieczeństwo, że można go nie słyszeć. A Bóg mówi, Jego słuchajcie, nie siebie słuchajcie. My, proszę Państwa, sobie dobieramy właśnie też i kazania. Ten ksiądz mi powie to, ten nie powie to. Dobieramy sobie przyjaciół, dobieramy sobie programy dewilizyjne. Ktoś sobie dobierze Tok FM, żeby go słuchać. Ktoś dobierze Radio Maryja. I można się tak otoczyć, że wszystko to, co ja słyszę, to jest to, co ja chcę słyszeć. A Chrystus mówi różne rzeczy. Dlatego Biblię trzeba czytać od dechy do dechy. Pismo Święte trzeba czytać od początku do końca i w kółko. Szczególnie Ewangelię. To od tego nie odchodzić. I wszystko czytać i wszystkiego słuchać. Kochani, w świetle tego, co powiedziałem, gdybym komuś z Państwa powiedział, w tym tygodniu Bóg ci pobłogosławi. Odruch wasz, co się stanie? No spełni się jakieś moje marzenie. Spełni się jakaś moja prośba. Coś ulży mi, nareszcie mi pobłogosławi, bo takie przekleństwo nosiłem, tak mnie bolało. A skąd wiesz, jakiego błogosławieństwa potrzebujesz od Pana Boga? Zaciemnienia, odkrycia, zobaczysz światło, czy może wpadniesz w głęboki sen i ogarnie cię ciemność nieprzenikniona. Kochani, trudny temat. Ja też się tego wszystkiego jakoś boję. Kiedy Pan Bóg przyjdzie, czy w chorobie, czy w jakimś opuszczeniu, w starości. I to będzie nasz sen, to będzie nasza ciemność. Ale to jest trochę tak, jak mi jedna mówiła starsza pani. Proszę księdza, jestem przerażona i szczęśliwa nieporobniętnie. Ja wiem, jak to jest pani przerażona i szczęśliwa. Ale jestem tak przerażona, jak w życiu nie byłam. Jestem tak szczęśliwa, jak w życiu nie byłam. Co się stało? Lecę do Ameryki do syna. Zobaczę Waldka, zobaczę go, żeśmy się 3 lata nie widzieli. Zobaczę jego dom, dzieci. Tak ja się cieszę. To dlaczego jest pani przerażona? Bo muszę do tego pudła wsiąść na Okęciu i 6 godzin lecieć, jeszcze patrzeć, czy jakiś Al-Kaida za mną nie siedzi. I patrzeć, czy to skrzydło nie odpada. Proszę Państwa, dla wielu ludzi lot samolotem to jest dramat, to jest tragedia. Niektórzy zaczynają już tankować whisky na Okęciu w barze. Na trzeźwo nie polecą. Ta babcia mi tego nie mówiła.
Ale to jest, proszę Państwa, spotkanie z Bogiem. Jestem przeszczęśliwy i przerażony. Jeśli ktoś szuka, że droga do Boga będzie usłana kwiatkami, życie religijne, jeden ksiądz mi wyjaśnił, drugi dodał, trzeci pogłaskał, czwarty pocieszył. Potem było jaśniej, a za rok było jeszcze, a jest następna pielgrzymka, to już był sukces. A potem zrozumiałem encykliki papieskie, no po raz nieprawdopodobne. I w końcu umierałam, aniołowie machali skrzydłami. Jeśli ktoś czeka na taką drogę, to pomylił religię. Nie ten pociąg. Trzeba wsiąść do pudełka, ciemnego pudełka, zamkniętego pudełka i 12 godzin lecieć i patrzeć, spadnie czy nie spadnie. A potem na Okęciu, nie na Okęciu, a na lotnisku w Nowym Jorku, w Chicago, rzucić się w ramiona Ojcu. I o tym nam mówi dzisiejsze czytania, że droga prowadzi przez ciemność, przez trudne rzeczy. Pan Bóg nie nas pociesza. Wiecie, on, wracając do tego przykładu z tą sceną, jak widzi, że zgasił komuś światło i oni sobie głowy rozbijają, coś, to on się zlituje, nieraz włączy to światło. No mówi, no ale jak ja mam was za te kotary doprowadzić? To jest, proszę Państwa, dylemat rodziców. Ja znałem rodziców, którzy byli bardzo bogatymi ludźmi. Dziecko mówi, tato, kup mi tę komórkę nową. No kupię ci, ale widzi, że dziecko dostało komórkę i głupieje. Tato, kup mi komputer. Ten facet do mnie mówi, przysiędza, ja mu 20 takich komputerów mógł kupić. Ale nie kupię ci, synku. Tato, ty mnie nie kochasz. Wszyscy mają, tupię nogami. Synku, nie kupię ci. I w rodzinie się robi ciemność. Synek się obraża na tatę. A on mówi, ja mógłbym to zrobić, ale on mi musi trafić w jakieś wartości, w jakieś głębsze życie. Pan Bóg by też nam wszystko mógł dać, wszystkie nasze pragnienia spełnić. Ale czy byśmy nie zostali wtedy na tej scenie z tym tekturowym słoneczkiem, ze styropianu księżyc, morskie fale, jak to pamiętacie, takie kręcące się wałki w teatrach, naśladowały morskie fale. My się w tym kochamy. My się w tym kochamy. A Bóg mówi, ja ci muszę trochę przygasić światło, trochę dać obłoku. Zaśniesz. Te ptaki będą cię atakować. Będziesz musiał je odpędzać, jak pokusy tym patykiem, a one będą wracać. To jest nieprawdopodobne. O 7 odgonię pokusa, o 8 już wróciła. Odgonię. O 9 wróciły 2 pokusy. I macham tym patykiem swojej silnej woli i postanowień wielkopostnych. Ale cały scenariusz jest piękny. Cały scenariusz jest piękny, bo chodzi o uratowanie nas i o spotkanie z Bogiem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych. Przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za wszystkich chrześcijan, aby przeczekali, aby wytrwali w tej próbie, kiedy Bóg, wydaje im się tak często, spóźnia się, zostawił, zapomniał, by jak Abraham siedzieli przy tych znakach przymierza, czekając na Boga. Ciebie prosimy. Abraham odganiał te drapieżne, a więc potrafiące odebrać życie ptaki. My tak, żebyśmy wytrwali w tym odganianiu drapieżnych pokus, drapieżnych myśli, drapieżnych nastrojów, które mogą doprowadzić do duchowej śmierci. Byśmy wytrwali w postanowieniach wielkopostnych. Ciebie prosimy. Abraham zapadł w głęboki sen. Być może są ludzie, którzy tutaj obecni, którzy przeżywają właśnie głęboki kryzys, ciemność, niezrozumienie, ogromny lęk. By nie tyle chcieli się teraz cofnąć, wrócić do tej sytuacji, która była kiedyś, by poszli do przodu na spotkanie ze znakiem ognia, którym jest sam Bóg. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji wszystkich księży głoszących rekolekcje wielkopostne, aby dobry Bóg napełnił ich swoim duchem, a słowo ich miało moc. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przyjmowali wolę Bożą z ufnością. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, droga na spotkanie z Tobą jest trudna, ale to spotkanie to życie, zbawienie. Dlatego prowadź nas jako nasz najlepszy pasterz, abyśmy nigdy z niej nie zeszli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.